parę. Płynę przez Makassar do Maumere. To jest morze Flores. Wyspa Flores. Kilka dni będę na wyspie Flores. Wczoraj wieczorem przypłynąłem do Maumere, a dzisiaj chcę się dostać do Ryung. Są dwie drogi. Jedna z Maumere przez Indę, Badziawa do Ryung, a druga północna. Ta druga jest gorsza, ale krócej trwa przez Dynga. Chcę dojechać dzisiaj do Ogrodu Miłosierdzia, 16 km na wschód od Ryung, gdzie urzęduje ojciec Pasiecki, werbista. Jestem w tej chwili w Mbeya na terminalu i czekam na cokolwiek, co pojedzie w kierunku Ryung. Pierwszy raz takie coś widzę. Ogromne. To jest jam. Tutaj w okolicy Mbeya pozyskują z morza duże ilości soli. Odsuszają wodę morską i tu można kupić tanio sól w tych pojemnikach zrobionych z włókna naturalnego. Garam. Bye.
Tym samochodem jadę do Lękosambi. To jest około 20 km z Mbej. Misty! Halo! Mamy tu! Kaulia, ty chyba masz! No i baran, korbie, krucho! Taka droga prowadzi do Czesława Osieckiego z Lękosambi, około 1 km. A mnie podwiozła ciężarówka. To oto ciężarówka. Pod samą bramę Ogrodu Miłosierdzia. Wchodzę, ale nie wiem, czy zastanę ojca Osieckiego. Jeżeli nie zastanę, pojadę dalej. Jest teraz pora sucha, więc wszystko jak na pustyni. 2 miesiące jeszcze trzeba czekać, by deszcz zaczął padać. To porządek dnia i tygodnia. Wiem, że między godziną 11, chyba 30, a pierwszą jest przerwa. I wszyscy odpoczywają, śpią, bo w tym czasie jest tak gorąco, że lepiej ten czas spędzić w łóżku odpoczywając, a pracować wcześnie rano i później po południu, od 3 do 6. Jest bardzo gorąco i sucho. Największym problemem jest woda, totalny brak wody. Ten okres deszczowy w tej chwili od października do stycznia jest bardzo słaby, mało deszczu, wodę trzeba zbierać. Zastałem ojca Czesława Osieckiego, także jestem zadowolony, nie na darmo tutaj przyjechałem, bo często gdzieś wyjeżdża i go nie ma. To jest ojciec Czesław Osiecki, który 46 lat przebywa na Flores, za wyjątkiem bardzo małego, krótkiego okresu w Polsce. 46 lat. W 1965 roku przybył tutaj na Flores. Kanapa, mana mis? Mana, kanapa, Luka. Ojciec Czesław Osiecki pomaga ludziom. Te dzieci to w większości sieroty, które nie mają rodziców i przebywają tutaj. Tam w głębi kaplica, którą ojciec Czesław Osiecki wybudował kilkanaście lat temu. Chodzimy w tej chwili po Ogrodzie Miłosierdzia. Idziemy teraz tam. 10 hektarów. I cały praktycznie w tej chwili jest zagospodarowany drzewami owocowymi albo drzewami takimi do produkcji drewna. Tutaj też nie ma żadnego owocu, się dziwię. Ojciec Osiecki porozprowadzał wodę
po ogrodzie. Ta woda nie jest z żadnej sieci ani studni, tylko z tych dachów. Ale tutaj co dzień sobie wodę wypuszczam, bo ptaki to przylatują z całej okolicy, nie wiem skąd, i wypijają. Masę wody ptaki wypijają tutaj z tego. Gałązkę trzeba włożyć, by się ptaki nie topiły. To są małe ptaszki. Teraz sobie on tutaj przyjdzie pić, bo się nie utopi. W razie czego wyskoczy na gałązkę. Tak, tak. Ale mango rośnie bardzo ogromne. Tak, my to mamy tu, to jest takie duże drzewo. Mango jest to drzewo, które ciężko potem owoc sięgnąć. Nieraz ma kilkanaście metrów w górę. To jest nasze mango. Z tym, że mango jest kilka rodzajów odmian, jest masa odmian mango. W zeszłym roku masa owoców było, w tym roku nic nie widać. 5 do 7 liści. To jest sersak. Sersak. Smaczny owoc i tak. Liście lecznicze. Owoc tak samo. Liście tak samo jak owoc. Przeciwko rakotwórczym rozmaitym sprawom. Serykaja. Odmiana, ja to mówię na to, fioletowa. Serykaja fioletowa. Bardzo dobry owoc. I to jest też lekarstwo na masę chorób, w tym, że te serykaje to się skorupę tutaj, nie skorupę, skórki się z zewnątrz oczyści i można, i takie ma smak prawie jak winogronu. To tutaj. Drzewo dziambu. Dzieci bardzo lubią dziambu. Tak. I tu niestety żadnego owocu na tym nie widać, a znajdziemy z owocem jest. Mahonie. Mahoń. Meble mahoniowe potem z tego, ale na to potrzeba tak gdzieś 10 do 15 lat poczekać. Miliony potem. Najdroższe drzewo, jakie istnieje. I ogromne. Ogromne. Z tym, że one musi mieć dobrą ziemię, bo jak jest kamienia albo są, nie urośnie. Nie robi korzenia w bok, tylko w głęb. Tylko ma jeden w dół. Owoc dziambu. O, zaraz, go tutaj pokażemy go. Bo szczur go zje, jak go się nie zje. Nie. To jest nawet jadalne, niektóre dzieciaki to lubią. Ta peska właściwie jest potem droga. Kwiatów jest masę, no ale tu jest owoc. To jest jeszcze malutki owocek. O, tutaj jest piękny. Ten będzie miał jeszcze 3 albo 4 jeszcze takie. Tam. Ale to jumbo to też w różnych kolorach. Jedno zielone, drugie tak, są tak. Czerwone. I jumbo podobnie zrobię, bo łatwo jest zbierać to. Nie trzeba na drabinę wchodzić. Coś nie tak, to co... Są takie drzewa, że trzeba na drabinę wchodzić. A to, ten... Mango. Mango jest ciężko dostępne. Tak. A tutaj jest. To tu jest mękudu. Nie, liście są bardzo dobre. Liście mękudu są bardzo dobre. A tu jest owoc. Owoc mękudu. Ale owoc jest niesmaczny. Najszybciej działa, jeżeli kurcz w nogę dostanę. To położę na nogę natychmiast. A na rwę ramieniową? No w ogóle na kurcz. Ja to sprawdziłem na moich nogach. Ja dostaję kurcz w nodze, kładę liść mękudu, od razu natychmiast ginie kurcz. A ty najszybciej działa na kurcz. Tych drzew mam też masę nasadziłem tych drzew. Dziambu. Dziambu. To. Dziambu jest masa odmian dziambu. O, masa. Tak jak u nas jabłek. Tak, tak. O, zobacz co się porobiło. Obżarły liście bez litości. I to najczęściej atakują te młode, małe rośliny. Tak. Daktyl. Dawno, bo to już ma tutaj was ze 6-7 lat. Ale ponieważ sucho, nie do... No ale dziwne, bo daktyle właśnie na pustyniach rosną w Afryce. No jakoś, nie wiem, to się tu nie pasuje. Po tutejszym nazywa się mundo. Owoc jest taki okrągły, taki mniej więcej. W środku ma dwie peski. Z
taki słodkawy owoc. Najbardziej, można powiedzieć, prawie na wszystkie choroby owoc tego. Mhm. Mundo. A to jeszcze musi rosnąć parę lat, żeby zaowocowało. Mundo. To wyrośnięte papaje, które już nie owocują, takie trzyletnie, dwuletnie, to sześcio-siedmioletnia, ona się przewróci niedługo. Żadnego. Bo jest tutaj to, na ten sobie siedzą i piją. Całe okolicy, gołębie rozmaite, turkawki, małe ptaki. Zresztą tutaj słychać te ptaszki tutaj. Tak, bez przerwy. Rano musi być tutaj bardzo głośno. O, głośno. I w południe też. I sobie mogą pić bezpiecznie, bo sobie na tym siedzą. Nic nie grozi. Musiał utopić. Dopiero wczoraj napełniłem, już wypił. Z tego można by zjeść? Sirsak. Tak. Jeszcze by można to zjeść z tego, no ale to, że jest pobrudzony, no i pełno mrówek. Pełno mrówek. Dziambu. Twarde to się nadaje na wszystko, do łopa, do młotku. Trzonki. To drzewo. Trzonki. Tak. Oni to do tych swoich parangów i tak dalej, to używam to drzewo. Jak u nas akacja albo buk. O, albo wiąz. Wiąz. Dom. Banan już prawie był na wyginięciu. Potem przyszły opady deszczowe dobre i się rozrósł taki, tak samo na dole my tam mamy. Fantastyczny banany. Ale w tej chwili nie widzę owocu żadnego. Ale dzisiaj jadłem banany. Tak, ale... Wasze banany, bardzo dobre. Bo widać, że ostatnio pościnali. To taki banan, na przykład jak tutaj ten, kiedy się owocuje, to się go ścina, banan się bierze, a on potem młode banany wypuszcza. Bananu się nie... On obok nowe bananki wypuszcza, bez przerwy w koło. To czasami chyba szkoda siąć dla jednego jakoś banana, co wisi i dlatego takie coś powstaje ogromne. Nie, jak jest jeden banan, trzeba go ściąć, bo inaczej te duże nietoperze bardzo niszczą banany. Zresztą wszystko niszczą. Tak, ale właśnie, szczególnie banany. O, słabo, bo są, mało są, nie są specjalnie pielęgnowane. Ten tutaj jest młody, dopiero wypuszcza. Jeden. Wielu ludzi myśli, że ananasy rosną na drzewach. Nie, ananasy to są tutaj kaktusowate. To dopiero młody ananasy. Trzeba by je bardziej oczyścić, no ale nie ma czasu na to wszystko. Zawsze się robi to, co najważniejsze. Tak. Ziemia popękana, czeka na deszcz. Jak idzie deszcz, to wszystko tam poleci. To jest dolima, ale owocu nie widzę. Jak myśmy kopali tam studnie u góry, te niebieskie kamienie, to dosłownie straszne. Będąc na 15-20 metrów się trafi na taką skałę i dziennie 2 centymetry. Tak, no to kucia. Bez pierwszym młotkiem, pang. Żeby taki kamień trafić na 2-3 metry, nie problem, jak się ma głęboko wykopane i to przed wodą. Trzeba przebijać do końca. A ojciec sam tutaj znalazł to źródło? O nie, to specjalistów wołałem, żeby mi trzech specjalistów sprawdzało, że tu można kopać. To wtedy kopię. Trzech specjalistów mówią, że tu jest woda i mniej więcej, na jakiej głębokości mniej więcej, no i zaczęliśmy kopać i mamy wodę. Banany. Rozrosły się, także nawet parę machaniowych drzew tam zostało zaduszone przez banany. Bo banan jest mocniejszy niż machaniowe drzewo, jakieś młode rośnie. To są rzeczywiście ogromne okazy bananów. Tak, te są ogromne. Na Trobiranda takie same widziałem. Tutaj, to przecież tego objąć nie można. To za potęga. Ile w tym wody? Tak, to jest potęga.
Ale jakby w tym świecie nie było tutaj w tropiku bananów, ludzie by nie mieli co jeść. Tak. Banan to jest 70% jedzenia. Nie tylko to, ale 70%. Banana zjem i nie jestem głodny, a inne owoce zjem, jestem głodny, a banan wytrzymuje... Zgadza się. Tak. Ja mogę zjeść na przykład 10 jabłek, jestem głodny. Zjem banana, nie jestem głodny. To się zgadza. Oni tutaj z tego banana dużo rzeczy robią. I zielony, i dojrzały. Ale się rzeczywiście rozrosło, to tych nie było. Ale... O, się las bananów zrobił w tym. Ale w bananach też są odmiany. Jedne są smaczne, drugie nie są smaczne. Ja teraz jak kupuję banana, to sobie jeden testuję i potem kupuję resztę, bo niekiedy taka gałąź jest nie do jedzenia. To są takie dosyć pospolite. Te, co mamy tam w jadalni, to właśnie są stąd. Bo jak się gotuje banan, to nie problem, ale jak jeść na surowo, jako dojrzały, to jest, czasami jest niedobry, niesmaczny. Niestety. Kolejny szkodnik, termit. Termity. Oklejają drzewo piaskiem, takim glinką. Bo one chodzą w środku, one muszą chodzić o ciemku. Termity o ciemku chodzą. No to widocznie są stare jakieś, nie ma. Nie ma ich tutaj. Kawa. Kwitła niesamowicie. Może owoce z tego będą. Może. A wygląda na to. Teraz już sadzonki zostały, już idzie posadzone. Teraz mamy kwiaty. Rozmaite kwiaty. Jak w ogrodnictwie. Tak. Tamte takie te duże liście. Niech ojciec trochę powie o tych kwiatkach, bo to tamte się znają. Tamte liście kiedyś, tamte, to się nazywa Gnombang Cinta, czyli fala miłości, to kiedyś sprzedawali ponad 1 000 000 za jedną sztukę. Takie były drogie. $100. Tak. A teraz to oczywiście cena spadła, no bo już pełno tego jest. Ale pierwsze to sprzedawali na jawie, takie były drogie. Gnombang Cinta. W Polsce też mają to... Mają, ale tylko w domach. W domach. Ale co za... O, to jest ten sam rodzaj. Bez koloru. Tam jest taki bladawy kolor. Tam taki centkowany. Nie ma jednakowych dwóch. Albo tam taki znowu, inny, ten zielony, tam taki. No to po prostu jest... Co za odmiany. Niepowtarzalne. To są manga. Do posadzenia. Tutaj dalima malutka. Ale nie trafiliśmy owocu dalimy, się właśnie dziwię. Dalimy. Ten Gnombang Cinta, to z Surabaya przywiozłem te owoce takie małe, czerwone. I posadziłem. No i teraz mamy tego masę. To jest siew tutaj tych. U nas niestety nie. Nie, tam to nie urośnie. Może w mieszkaniu by było dobre. To w Polsce jest. Ja widziałem tylko w domach. Kiedy jak byłem w Ludowie, uczyłem ogrodnictwa, to hodowałem takie coś. To starczy liść. Taki liść się posadzi, urośnie, ale byle miało wodę, urośnie. To jak kasawę do ziemi, gałązki się wsadzi. Ta. A to jest Araucaria, te dwa okazy? To? Tak. To są, w Lembach to nazywałem Norfolk Tree. Norfolk, czyli zgadza się, to jest Araucaria. Może być. No, ona pochodzi z Norfolku, wyspa na wschód od Australii. To jest Araucaria. Tak, tylko jedno miejsce na świecie, gdzie to... I one u nas można w ogrodach zobaczyć. Tak. Ona wytrzymuje minusowe temperatury. Ja to hoduję po prostu jako choinkę. Jak ja to przywozłem, to były takie drzewka. Takie drzewka były duże. Kiedy? Parę, chyba 3 lata temu. Takie drzewka. I miałem w takiej plastikowej siateczce. I teraz, żeby to się trzymało, to w Dżakarcie mi to zawiązali sznurkiem raz i dwa i nóż zostawili w tej siateczce. Nóż. Tysiące zostawili. Ja oczywiście wiozłem to w samolocie, wszystko tam przepuszczę. Nikt tego noża
Nie spieszy, że jest nóż w siatecce. A nie zasygnalizowało no przez nie bramkę? Nie wiem, a to wszystko padło na to i z tym nożem dojechałem aż tutaj. Jeszcze by posądzili o jakiś no nie wiem, terroryzm. Ale w trzech miejscach było badane i nigdzie nie zbadali, że mam nóż. A dopiero tutaj w domu patrzę, nóż. Dajcie się spokój. To jest nasza broń, to jest nasza choinka. Co za odmiany kolorów. Takie żółte, białe, czerwone, małe. Dajcie święty spokój. To są takie kaktusowate, ona ma... Sukulenty, grube liście. No i kolce.